Są również sprawy, cytuję, wołające o pomstę do nieba. Po zdobyciu niezbędnych akcesoriów, to znaczy kartonu i papieru, do sznurka nie miałem szczęścia, udałem się na główną pocztę, by nadać paczkę. I trudno to nazwać wydarzeniem, zważywszy, że paczkę zamierzałem wysłać nie do Santiago lub Tegucigalpy, tylko do Poznania. W końcu droga nie taka długa, co więcej prosta. Nie dla paczki jednak. Okazało się, że jako nadawca nie mam żadnych, ale to żadnych kwalifikacji. Gdybym bowiem miał, to wiedziałbym na przykład, że adres poprawia się flamastrem, a nie długopisem. W paczce były migdałki, więc stała się nagle wartościowa. W odróżnieniu od paczek bezwartościowych. Taka więc tym bardziej nie może wyglądać byle jak. Prawdziwą paczkę pocztową od razu można poznać. A sznurek jaki musi być, tak jak tu widzimy? Tak, żeby miał. Znaczy nie może być kolorowy. Kolorowy może być, ale jednolitego rodzaju. Jeden powinien mieć koniec do zalakowywania. Do prawidłowego zapakowania potrzebne są dwie osoby i przynajmniej jedna musi mieć trochę wprawy. A obie cierpliwości i czas, bo nie wyjdzie. A jak już zupełnie się nie udaje, można stanąć w kolejce i czekać, aż zajmą się tym zawodowcy. Kiedy można tutaj przyjść, żeby nie było kolejki? O 8 rano. Wtedy nie ma kolejki. Ale ja tu byłem o 8 rano, jest zawsze kolejka. Bo my jesteśmy dziewczynki z powodzeniem. Są w Polsce 4 punkty, gdzie fachowo przygotowuje się paczki do podróży. Dla ułatwienia wszystkie w Warszawie. Wszystko inne też dla ułatwienia.